Cześć jestem Klaudia, to kanał no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Oblicz objętość powietrza potrzebną do spalenia całkowitego 1 m sześciennego gazu ziemnego zawierającego 90% objętościowych metanu przyjmie, że pozostałe składniki gazu ziemnego są niepalne. No to najpierw sobie zapiszmy dane. Mamy objętość gazu ziemnego, która wynosi 1 m3. I wiemy, że mamy w nim zawartość procentową metanu. No to wzór sumaryczny na metan. I mamy 90%, tak? I mamy oblicz objętość powietrza. No to objętość P. Znak zapytania. Dobra. I tutaj mamy, że są niepalne. Mamy do spalenia całkowitego, czyli. W rozwiązaniu musimy przeprowadzić spalanie całkowite metanu. No to metan, tlen, to taki standard, nie? CO2, H2. Dobra. 1 C, 1 C. Cztery wodory, tu są tylko dwa wodory, dajemy dwójkę. Teraz po prawej stronie zliczamy tleny. Tu są dwa tleny i tutaj też są dwa tleny. Czyli łącznie mamy cztery tleny, tutaj dajemy dwójkę, no i też mamy cztery tleny. Wszystko siadło. No i teraz, policzmy sobie y, tą zawartość procentową, tak? Czyli mamy 90% z jednego metra sześciennego. Jak mamy takie coś w matematyce, to zamieniamy te zyczy z liczby, z masy i tak i tak dalej, na mnożenie, a procent na ułamek. No to już dowolnie, tak? Czy dziesiętne, czy zwykły. Więc objętość CH4 to 0,9, bo ja wolę na ułamki dziesiętne razy 1. No to mamy 0,9 metra. Sześciennego, tak? No i teraz musimy sobie tutaj dać proporcje. Zwróćcie uwagę, co my tutaj mamy. Więc 1 metr sześcienny CH4. 1, bo tu jest jedynka. Odnośnik, tu jest 2, czyli 2 metry. Sześcienne o 2. No i teraz tą daną. Wiemy, że zawartość tego mamy 0,9 m sześciennych. Pyk, no a tutaj dajemy x. Dobra. No i teraz to 1, bo patrzymy już tylko na liczby 1 razy x to jest x. To z tym w mnożeniu. No to mamy 1,8. Pod czym był x pod metrami sześciennymi, czyli mamy 1,8 metra sześciennego tlenu o 2. No i czegoś tu się już doliczyliśmy. Teraz będziemy przechodzić w końcu do tego powietrza, tak? Bo tego się mamy doliczyć. Wiemy, że zawartość...

Mamy policzyć całą tą objętość powietrza. No to powietrze całe to 100%. No i to z tym, czyli mamy 21x, to z tym to 180. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i mamy 8,57. Pod czym był x? pod metrami sześciennymi, więc wszystko się zgadza. To, co nam wyszło, to um, objętość powietrza. No i odpowiedź. Do całkowitego spalenia 1 metra sześciennego gazu ziemnego, czyli metanu, potrzeba 8,57 metra sześciennego powietrza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i No, y yo.